Cześć, z tej strony Rafał. Zapraszam na kolejny odcinek The Last of Us 2. Gramy dalej. Abby. Czy tam Abby. Jak kto woli, idziemy. Na razie. A temu o co chodziło? Nie mam pojęcia. Zgłaszam się. Hej, wam. Co dla nas masz? Bez przydziału. Macie iść do Isaaca. Oboje? Tak. Nie widziałem tu takiego ruchu. Coś się tu kroi. Lepiej znajdź mi Isaaca. Najpierw sprawdź mu, jak tam ma. Nie kojarzę tych ludzi. A ty? O co chodzi? O co, Kaman? Abby, chodź tu. Co jest? Tak? Słyszałam o zasadzce. Gdzie uderzyli? Gdzieś tutaj. Przy magazynach. Szlak. Wciąż się doślizgują. Wiecie, gdzie jest Isaac? Był tu jeszcze przed chwilą. Okej, dzięki. Poszukamy go. No, co tam? Czyli gdzieś indziej mam iść? Do tej to ja też nie. To może tutaj jest ktoś. Do, na pogaduchy. Hej, mówię, to się odpowiada. Hej, Abby. Co tam? Wiesz, co się tu dzieje? Chciałabym. Wiem tylko, że wysyłają część z nas do szpitala. Po zapasy. Ekscytujące. No nie. Dobra ta gra? Naprawdę trudna, ale i dobra. Muzyka też niezła. No to nie przeszkadzam. Na razie. Cholerny grudnia. No i co dalej? Szukamy jakiegoś Isaaca. No, mogę coś zmajstrować. Zobaczmy. Nie, nic nie zrobię. Za mało śrubek. Abby, słyszałem, że ktoś musiał ratować ci dupsko. Wiesz, cały jeden raz. No może teraz coś będę mógł zrobić. Nie, nic nie zrobię. Dobra, idę dalej szukać. Hej, Abby. Znajdę tam Isaaca? Nie, Karl trenuje po prostu świeżaków. Okej, dzięki. Dobry. Słuchaj.
Obszedłem już dookoła wszystkich, idę drugi raz i co? No tutaj coś jest. Kiepsko to wygląda, co? Nie jest źle, nie wierz się. No. Nie. A to? A, tak. Hej, lepiej? Tak, leki przeciwbólowe zaczynają działać. Trzymaj się. Jak twoja ręka? Ach, nie stracę nawet wszystkich palców. Bracie, wystarczą trzy. No nie? Boli? Matko! Masz coś na to? Jak to się stało? Jedna blizna dźgnęła mnie w nogę. Myślała, że nie żyjesz na tym patusa. Nie chciałem. Możesz śmigać. Noga, stopa amputowana. Bardzo śmieszne. Dzięki, doktorze. Co tam? No hej. No kurczę, będę teraz się tak kręcił, zamiast ruszyć dalej. Coś tu musi być, bo ten tutaj został. Z kim mam gadać, co mam robić, nie wiadomo. Jakaś podpowiedź by się przydała. Myślałem, że tutaj coś znajdę. Aha, tu jest wyjście drugie. Wiem, to stało się tak szybko, ale mogło być gorzej. O wilku mowa. Hej wam. Jak tam melon? Jeszcze tylko kilka szwów i będzie dobrze. Lepiej ją namówcie, żeby trochę wyluzowała. Hej my. Wyluzuj. No jasne. Słuchajcie, muszę coś przenieść. Może byście mi pomogli. Jasne. Nie uciekaj. Będę tutaj wyluzowana. Nora, zdążyłaś się odprężyć? Lada moment spadam do zachodniego szpitala. Mamy wszystko zabrać. Co z Mel? Tak serio. Parametry dziecka były nieco zawyżone, ale nie ma się czym martwić. Ktoś powinien powiadomić Owena. Chciałby tu z nią być. Muszę wam coś pokazać. Co jest? Za mną. O Boże. To wszystko nasi. Tak. Tak, i ciągle ich przybywa. Tylko nie mów Mel, dobra? Nora. Po prostu jeszcze nie. Chodź. Czyje to zwłoki?
kurwa. To Danny. Gdzie Owen? Nie wiem. Kilka dni temu zauważono blizny przy przystani. Posłaliśmy tam Daniego i Owena. Dziś rano strażnicy znaleźli Daniego przy płocie. Doczołgał się tutaj z kulą w brzuchu. Picie z blizny i chodź de puta! Isaac zdążył z nim porozmawiać, ale... O ile wiem, nie wysłał tam nikogo więcej. A co z Owenem? Pytałaś Isaaca, co się stało? Próbowałam, ale spojrzał tylko groźnie i powiedział, że mam być cicho. Czyli wy też ani słowa. Owen to nie dziecko. Nic mu nie jest. Gdzie jest Isaac? Będę dyskretna. Powinien być w swojej kwaterze. Idę zobaczyć, co u Mel, więc... Dajcie znać, co i jak. Jasne. Rany. Dlaczego Isaac nie wysłał nikogo, żeby szukał Owena? Może wysłał i nie powiedział noża. Oby tak było. No okej, what now? To znów mamy się kręcić bez celu i szukać kogoś do rozmowy. Może ty coś powiesz. Szukamy Isaaca. Jest w środku. Chodźcie. Dzięki. Kurde, pierwszy wszedł przed... Czołem. Masz czas na przed dziewczyną. To jest kurde gentleman. Lecę do Isaaca. Jest. Jak chcesz, ważniaku. Nie moja wina, że jestem taki dobry. To jeszcze na Isaac, czy... Na razie. Chyba nie. Nie tęsknię za tym miejscem. Kurwa. Nienawidzę tego smrodu. Po tym poranku... Chętnie posiedziałabym z nimi kilka minut. Rozumiem. To on tam siedzi? Nie, tu ktoś jest dwóch. Hej, Abby. Musimy wyjść. Isaac jest tam. Ile to potrwa? Miałem mu dać znać, kiedy przyjdziecie. Za mną. No, ciekawe jak serial na HBO, co ma być w przyszłym roku chyba premiera. Szefie. Jak będzie wyglądał, czy będzie bardzo podobny do gry. No ale raczej powinien być podobny do gry, bo... To na podstawie tej gry jest serial i jeszcze PlayStation tam słyszałem, że bierze udział przy produkcji serialu. Słyszałem, że wpadliście w terapię. Nic poważnego. To tylko kilka zadrapań. Oni wyglądają gorzej. Chciałbym to częściej słyszeć. Tłoczno się tu zrobiło. Poczekaj do jutra. To jeszcze nie wszyscy. Co się dzieje, szefie? Te drobne potyczki. Ten głos to chyba jest grucha. Chłopaki nie płaczą. Co? Moglibyśmy zawrzeć rozejm.
Ale ile czasu minie, zanim znów jakiś dupek od nich albo od nas wszystko schrzani? Nie. Musimy ich załatwić. Próbowaliśmy zaatakować wyspę. Nie w ten sposób. Nie całą armią. Za kilka dni rozpęta się burza. To będzie dobra okazja. Poprowadzicie pierwszą falę. Wybierzcie ludzi. Przygotujcie się. Chcę Owena. Kiedy wraca z Denim? Kto wygadał, Nora? Załoga Salt Lake nie ma przed sobą tajemnic, a? Czy Owen jest cały? Tak sądzę. To dlaczego nikt z naszych go nie szuka? Zastrzelił Deniego. Podobno w obronie jakiejś blizny. Bzdura. Co proszę? Nie mógłby. To nieprawda. Twierdzisz, że Deni zużył ostatnie tchnienie na kłamstwo? Szefie, jeśli ludzie to usłyszą, będzie po nim. Jeśli ktoś go znajdzie, zamorduje go. To radzę wam przestać o tym paplać. Poszukam go. Przyprowadzę go i dowiem nie. się. Przecież mamy jeszcze kilka nie. dni. Mamy tylko jedną szansę. To ważniejsze od nas. A już na pewno od Owena. Jeśli się pojawi, jasne. Pozwolę mu się wytłumaczyć. Poznamy prawdę. Potrzebuję cię, Abby. Okej. Okay. Jasne. Kumam. Świetnie. Obejrzyjcie plany i dobierzcie ludzi. Zjedzcie coś. Pogadamy później. Owen nie zabiłby do niego dla jakiejś blizny, nie? Co? Nie. Abby, nie! Wrócę jutro rano. Musisz mnie tylko kryć. Isaac cię zabije. Nie przed atakiem. Przecież mnie potrzebuje. Jeśli Owen gdzieś jest, jak niby zamierzasz go znaleźć? Wiem, gdzie będzie. Znowu 3 lata wcześniej akcja. Także dużo zwrotów akcji jest w tej grze. Normalnie jak w filmie nieraz tak się robi, że jakaś akcja się dzieje nagle 3 lata wcześniej. Weszliśmy tak wysoko, żebyś miała tu wymięknąć na sam. Także trzeba tutaj być maksymalnie skupionym na fabule, żeby nadążyć, co się dzieje. Miałam tylko wejść, więc... Oto co teraz zrobimy. Przywleczesz swoje dubsko tutaj i usiądziesz na krawędzi. Możesz też klapnąć na miejscu dla dzieci i sobie popatrzymy. Mamy trening. Serio? Nie byłoby nas jeden raz. Nie. Przegadamy to? Późno już. Ciao. Okej. Okay. Nie. Nie, jest za wysoko! O mój Boże!
Wiesz, nie potrafię tak dłużej żyć, Abby. Owen, mówię poważnie, zerwę z tobą, Owen. Zawsze cię kochałem! Nie! Owen! Tu jestem, dupku! Skoczyłaś? A ja nie widziałem? Myślałam, że utonąłeś. I chciałaś mnie uratować. Nie. Upewnić, że utonąłeś. Znalazłem coś świetnego. Co? Popłyń ze mną, to sama zobaczysz. Musimy wracać. Wrócimy, kiedy to zobaczysz. Owen... Co mogą zrobić? Wykopać kilka świetlików, które nie mają dokąd pójść? Może. Nie chcę się dowiedzieć. Po prostu to zobacz. Weź głęboki dech. Ciekawe, czy powietrza mi starczy w płucach, bo ten pasek szybko spada. Dobra, starczyło. To kawałek tylko był do przepłynięcia. Co to za miejsce? Nie wiem. Zwiedzamy dalej? Zupełnie jak w jakimś zoo, Larry. Daj spokój. Popatrz na tę foczkę. Widziałem niedawno fokę. Była cała w centki. Foki nie mają centek, są brązowe. To są lwy morskie. Nie, na pewno nie. Wiem, co widziałem. Na własne oczy. Dobra, chyba po schodkach trzeba iść dalej. Pomożesz mi z tym? Już. Co to za miejsce? No, najwyraźniej jakiś teatr, ale na rytm. To miał być kogut? Co? Jestem wilkiem. Wyję jak wilk. Ta łódź była częścią pokazu? Nie, ktoś tu urządził prowizoryczną przystań. Dziecięce ciuchy. Mieszkała tu rodzina. Spójrz na te rysunki.
się z nimi stało? Może dołączyli do wilków. No, albo zabiły ich blizny. Optymistka. Dobra, dość tej łodzi. Chcesz zobaczyć resztę, co? Myślisz, że jest tu coś jeszcze? No pewnie. Chodźmy. W lewo, w prawo. Nie wiem, może tutaj. Wejdziesz tam? Pocesz mnie. Już. Wycisnęła wczoraj 8 dyszek. Jasne. No to rozejrzymy się szybko i... I wrócimy. Aha. No. Zapomnij. Jak w oceanarium. Jakaś recepcja, telefon, komputer. Jak gruba jest ta szyba? Patrz, akwarium w podłodze. Wyobrażasz sobie to miejsce z ludźmi? Pełne roześmianych dzieci? Tacie by się to spodobało. No, dostałby bzika. No. Zajmuję to miejsce. Jest moje. Wpadaj czasem. Na pewno? No, nie wiem. Zobaczmy, czy będziesz dla mnie miła. Fiut z ciebie? Kiepski początek.
Czy to ta rodzina z jachtu? Tak bym obstawiał. Nie wszystko! Chodź! Musimy wrócić tu zresztą. No jasne, niech też załamią zasady. Myślisz, że nie było warto? Zobaczymy, czy będziemy mieli przez to kłopoty. Ha! Podoba ci się. Zamknij się. No dobra, a to słucham. Owen, miałeś rację. Dziękuję, że mnie tu przyprowadziłeś. O Boże. Nic ciekawego tutaj nie ma. Tam się nie da wejść. No to co teraz? Jakieś propozycje masz? Tutaj stoi, może tu coś jest. No ten liścik, ale już go czytałem chyba. Zapal pochodnie przy doku. To może to trzeba zrobić. Tutaj drzwi pozamykane, nie podniosę ich. No co jest? Wciskam trójkąt i zero reakcji. Nie wiem o co kaman.
Mogłaby się podpowiedź jakaś pojawić teraz. Tu już wszystko sprawdziłem. Czy coś przeoczyłem? Nie wydaje mi się. Tu jest zamknięte, to nie wejdę. Tutaj też cholera wie, co trzeba zrobić, no. Wygląda, jakby to był jakiś błąd w grze, ale... Ale wątpię. Na chwilę przerwałem nagrywanie, bo już nie wiedziałem, co tu trzeba zrobić. Połaziłem trochę i się okazuje, że tutaj przy tym nieżywym gościu był taki liścik. Trzeba było go podnieść i przeczytać. Co właśnie uczyniłem. Także możemy iść dalej. Masz te klucze? A, tak. Ten? Nie. A może... Tak jest. No i teraz się dało otworzyć drzwi. Na malowanie tego musiało trwać wieki. Nie mów, że chcesz tam zejść. Daj spokój. Owen. Ostatni raz. Obiecuję. Ostatni raz. Tylko... nie patrz w dół. No idź już. Wszystko gra. Niezły fort, Max. Dobra robota. Wow. Chodź tu.
O, jeszcze nawet żywa foka. O to, prawda? Obrzydza cię to. No ładnie. Przepraszam. Nie przepraszaj. Mów do mnie. Wiem, że nie mamy tropu. Ale... Ale Joel wciąż żyje. Wiem. I co zrobimy? Wracajmy. Zdążymy na szkolenie. To idź. A co z tobą? Ja posiedzę tu trochę z fokami. Przepraszam. Już mówiłem. Nie przepraszaj. A co jeśli on jest gdzie indziej? Nie jest. Zejdźmy z dachu, bo jeszcze ktoś nas zobaczy. Dobra, i to tyle było na wspomnień. Nie wiemy, co się stało. Muszę go znaleźć. No bo... Jeśli naprawdę zabił Daniego... Jebać Daniego. Żałuję, że Owen zastrzelił go przede mną. Rany, Abby. Dobra, i tym oto akcentem... romantycznym kończymy ten odcinek. Zostawcie suba i łapkę w górę. Trzymajcie się. Cześć.